więc ktoś ich wszystkich zastrzelił, jak co, próbowali wyjść? No tak, na to wygląda. A potem zamknęli to miejsce na głucho i zniknęli? Dlaczego? Nie wiem, Deacon. Nie wiem, nie było mnie tu. Siema, jestem Bizonneia, to jest Days Gone. Jestem właśnie w jakimś miejscu, w tym starym laboratorium badawczym Sary. I zaatakowały nas wrony. Mamy tutaj, proszę bardzo, jedzenie, można jeść kukurydzę, kurde popcorn, elegancko. A ja mam coś tutaj zbadać, więc lecimy. Czas wykorzystać moje największe umiejętności badawcze, tropiące i tak dalej. Wow! Aha, czyli zarąbał ich jakiś ochroniarz. Wow! Ale czemu ja nic nie powiem Sarze o tym? Sara, wiesz co ja widziałem przed chwilą? Wiesz, jaką miałem fazę? Wow. Dawno takiej nie miałem. No dobra, to idziemy dalej. Ale niech tam plumpuje tam pip-pup-pup-pup na tym komputerku. Ja oczywiście z Tommy Gunnem. Kurde, chicagowski karabin. Oh yeah. Przepraszam, Sara. A, ten już nie działa. Kurde, to nie działa. No dobra, to czemu... jak to nazwałaś, Risi? Czemu Risi zajmuje się bramą frontową, a nie drzwiami wejściowymi? W sumie jestem zaskoczona, że w ogóle działa. Pamiętam, jak informatycy ciągle narzekali na awaria, to było w czasach, kiedy co tydzień to sprawdzali. A teraz minęło ile? 2 lata? Powiem szczerze, jak na taką beznadziejnie zaawansowaną sztuczną inteligencję, to naprawdę tyle lat przetrwać. Chociaż coś czuję, że ten ochroniarz, który wszedł i dobijał resztę, to nie był żaden świrus. To nie był też żaden bandyta. No też przez to, co zrobił, to można tak pomyśleć. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale nie jesteśmy tu sami, na pewno. Jasna cholera, zupełnie nie rozumiem, czemu nie działają. Hej, Sara. Co? Pamiętasz, jak mówiłaś, że nikt nie może tu wejść? Tak? A co? To, że już tu są. Skurwysyny. Mój Boże, masz rację, odcięli mi dostęp. Hej! Hej, wpuśćcie nas! Nie chcemy was skrzywdzić i nie chcemy tu zostać! Wpuśćcie nas! Słuchaj, a jest inne wejście? Tak. Chyba mam pomysł, chodź. Wejdziemy przez rynnę. Gospodarczego jest wyjście ewakuacyjne. Nie, sądzisz, nie po rynnie, nie wiem. Przez rynnę. Do środka. Moim zdaniem to jakaś awaria. A wyjścia ewakuacyjnego nie można zamknąć. To część procedur bezpieczeństwa Cloverdale. Kurde, powiem szczerze, nie wiem, czy ja nie chciałbym tutaj zostać. No wystarczy mi tylko powyszczelać do nogi, nie? Ja nie widzę problemu. Jestem kompletnym socjopatą, nie? Znaczy, żartowałem. Teraz muszę tylko wymyślić, jak się tam dostać. Bum. Czekaj. O! Chyba... mogę przestrzelić zasuwę. No to strzeliłem. Aha, no tak. No i był moment. O! Co? Mogę tak zrobić? Wow! Tak, robiłem. No to idź. Aha, proszę bardzo. Ja idę pierwszy, ponieważ jestem twardzielem i wchodzenia po drabinie się nie boję. O to chodzi. Nie? A nic nie robią z tym? Kamerują nas i my sobie dalej idziemy, a oni mają to w dupie. O ile zaraz nie wskoczą z karabinami, nie będą chcieli nas zabić. Co się stało tam na parkingu, ale mówię ci, że nie ma szans, żeby ktoś przeszedł przez ten płot. Znam tych ludzi. A jeśli Jim tam jest, to nas wpuści. Jim? Znaczy się ochroniarz Jim? Jim, który prawie mnie zastrzelił, jak po ciebie przyjechałem? Było dawno temu i wiele się zmieniło od tego czasu. Tak, ale nie na lepsze. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Dzień dobry, Sara Irene Whittaker. Witamy w placówce badawczej Cloverdale na Żelaznym Stoku. Od twojej ostatniej wizyty minęło 7 minut. Proszę czekać. Widzisz, mówiłam ci. Drzwi musiały być uszkodzone albo coś. Gotowy? Tak, jasne, spoko. Aha. Krysie. Co za skurwa? Mówiłaś coś? No. Wiesz, czegoś tutaj nauczyłem? Żeby nie ufać i spodziewać się najgorszego. Zaczynam rozumieć twoje podejście. Uwaga. Zostań tu na górze i osłabnij. Zrób co możesz, żeby odwrócić ich uwagę. To jedziemy. Mordowanie rozpoczęte. Klękajcie przede mną. Czysto. I tak dalej. Ten się chyba jeszcze rusza.
Z czego wy strzelacie? Z kapiszonów? Gościu był opancerzony? Chyba mi się tylko wydawało. Ha! A, załatwiony. Dzień dobry, dzień... O, o, amunicja. Thank you. Wiesz, może trochę za wcześnie tego użyłem, ale jako, że nie ma przeciwników... Waga czy uwaga? Nie wiem, mam się zważyć? Ta, już się poddaję. Weźcie mnie nieżywcem. Nieżywcem? Ja bardziej żywcem. No nie wiem, nie lubię żywca za bardzo, wolę tyskie, co? Uwaga. Czysto. Czysto. Wyprane w perwolu. Trzeba wyjść po schodach i przejść czasem między budynkami. Boom! Jeden leży i teraz drugi. Czysto. Maszynka do zabijania się uaktywniła. O, a ty co tam masz, kolego? Wiem, że jest osiągnięcie za przyszykanie iluś tam ciał, więc w sumie czemu by nie zrobić tego osiągnięcia? Lubię sobie robić coś takiego. Bandaże, wszystko mam, idziemy. Puśćcie mnie! Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Sara Irene Whittaker, naruszenie procedur bezpieczeństwa. Weszlibyśmy, gdyby na końcu było nie 5-9, tylko 6-9. Przerwij, numer 2007659. Przerwij. Procedura bezpieczeństwa alfa 761 została przerwana. Co najmniej beta, jaka alfa. Gotowy? Tak, ale tym razem pozwól, że pójdę przodem. Hej, tym razem wejdziemy tam oboje. O, to świetnie, zabiją nas we dwójkę naraz. Znaczy dwoje naraz. Hej! Oszczał! Dokładnie. Pff, gościu, nogi błotknęły. Na dachu. Wow! Tak? Kurde, chyba nie do końca. To jeszcze ktoś jest? Wow! Jest ich więcej! No to można powiedzieć, że już ich nie ma. Ja też szybko powinien być kuloodporny. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje. To jest jakaś porządna placówka badawcza. Ale dobra, może się mylę. Jeszcze raz. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Pomiń procedury i wyłącz ten zjebany komunikat. Mogę pałką przyrżnąć? To zawsze działa. Znaczy, nigdy, ale... Zawsze lubię takie coś zrobić. Ktoś zamknie te pieprzone drzwi! Już! Jim, czekaj! Co za jebany skurwiel! Uwaga, sama mówiłaś! Wiele się zmieniło! Okay. Ciekawe jak zareaguje na to, jak już zareagował w tej chwili, jak wybijam wszystkich jego ludzi. I nie czuję przy tym żadnych wyrzutów sumienia. Jim? Za to, co robiłeś mi kiedyś, jak mi groziłeś i mnie wyzywałeś, bo byłem tylko zwykłym motocyklistą. Zaraz się przekonamy, jak to jest żyć w tym świecie i że ja tutaj jestem królem tym razem. Ja jestem panem. A ty pod nóżkiem zwyczajnie. Pod nóżkiem. Czysto, czysto, ja sobie zbieram naftę, koleżanko, bo przyda się, nie? Skoro... co to jest? Moja stara. No, w sumie nawet. Ta stara się trzyma. Dobra, dalej. Czysto. Czekają nie, że czysto. A mogę wyjść tędy? O kurde, skopa normalnie. Skopa. Albo z buta wyjeżdżam. Wyłamuję. Coś tam. Dawaj. Na górę nie wskoczę. No to dobra, dziękuję bardzo. Wszystko ogarnięte. Nie wiem, po co ich przeszukuję. Bez sensu, no ale czemu by nie? Dawaj, pyk. Znowu otwieram skopa. No idziemy. Sara Whittaker, numer 000000069. Nowoczesna technologia, że trzeba ciągle gadać do tego, zamiast po prostu przyłożyć rękę. Po prostu tylko przyłożyć rękę, bo ona przekłada też tą rękę, no ale to nieważne. Jebana suka! Wow! Ma ktoś kisiel? Będą się bić. Wszystkie gnaty po drugiej stronie drzwi są tu wycelowane. Potrzebujemy lepszego planu. Serio, a masz taki? Strzelaj, ile masz w magazynku. Nie wiem, może jest stąd jakieś wejście na dach. No, to tutaj. No dokładnie, ja tam byłem. Myślałem, że chodzi o to, żeby sobie przeszukać martwe ciała.
Ale nie, on nie o to chodzi. Chciałaś chyba powiedzieć, że ty się tam wdrapisz. Słuchaj, chcę, żebyś... A ja będę obserwował. Jak zaczną patrzeć na ciebie, ja wejdę tędy. Wezmę ich zaskoczenia. To naprawdę dobry plan, ale... Jest z nim jeden problem. Jaki? Uwaga. Drzwi są ciągle zamknięte. Pamiętasz? Odnotowano kilka wystrzałów. Chodź. Personel mam pomysł. O Boże, no i co żeś zrobiła, kobieto? To był mój pomysł. Wejście na dach... I po dachu, i w sumie pewnie by było wszystko pozamykane, więc... O co to jest? Wow! Znajdźka, tajne badanie nad wirusem. Wiedziałem, że ona, kurde, kombinowała coś przy wirusie. Sara! A, kurde, wiedziałem, że jesteś z nimi. Wow, ale mnie przesuwa. A myślałem, że się odbiją pociski. Coś bym tu narysował, ale może lepiej nie. Dobra, co to się dzieje? Tak, udało się. Zablokowali dostęp, ale zapomnieli o kodach admina. Stąd mogę uzyskać... Kody są najgorsze. Tu masz swój kod. Chyba, że je znasz, to wtedy są najlepsze. Gotowe. Imię, nazwisko i numer. 5429009. Zapamiętasz? 5429009. Zgadza się? Już nie pamiętam. Chodźmy. To idziemy. Prowadź maleńka, pokaż mi świat, jaki dotąd nie widziałem. Jakiego dotąd nie widziałem? No to wbijamy, kurde, chyba już się da tutaj wejść, tak? Nie? Nie, teraz dopiero możemy wchodzić tutaj. Okej, okay, mamy kod admina, ale nie możemy tędy wejść. Spoko, nie ma sprawy. Ja bym tak przeskoczył przez to, to bym się zabił. Dobra, zaczekaj. Podsadź, no chodź, podsadzę cię. I wszystko będę obserwował. W sensie, czy wszystko dobrze z tobą? Jak ze starych dobrych czasów, maleńka. Hej, tylko nie szarżuj. Dokładnie. Tylko granat w rękach i biegniesz. Odbezpieczony oczywiście. Użyj kodu SRI, aby wejść do atrium. Okej. Otwieraj, bo jeszcze zginie maleńka. Numer 5429009. Dzień dobry. Deacon Wilson Jones. Witam w placówce badawczej Cloverdale. Na żelaznym stoku. To twoje pierwsze logowanie. Proszę... Wyłącz komunikaty dźwiękowe. Dobra, mogę go już zastrzelić. O, narąbany ma w podczachom. Cześć! Dzień dobry, strzelacie do mojej kobiety? Kurde, wiecie za ile za nim zapłaciłem? Co? Chyba nie o to chodziło, nieważne. Wow. Żartowałem, żadne wow, tylko zemsta po latach, Jim, jak to jest pracować w biurze, co? The Office? Gin. Ty pędraku, ty. Gdzie jest ktoś? W kiblu siedzą? Ha? Widzę, jak narobiłeś nogawki, draniu. Widziałem to. A dobra, to idziemy. W sumie to nie musiałem nawozić. Sara, nie! Sara Connor, zabić. Łapy! Nie strzelaj! Łapy! Nie strzelaj, poddaj się! Nie zabijaj! Potrzebujemy go! No ja pierdolę, powiedziałem łapy! Dobrze, powiedzcie, czego chcecie. Okej, dobra. Jest czysty! My się tylko broniliśmy. Właśnie tędy. Te wszystkie trupy na zewnątrz, Jim. Wiesz, ci, którym palnąłeś w łeb. Nie mam pojęcia o co... To jak to w końcu było? Co oni chcieli zrobić? Wrócić do domu, do rodzin, a może sprowadzić je tutaj? Nie spodobało ci się to, prawda? Po prostu nie mogliśmy ryzykować. Wstawaj. Czekaj! Nie mogę. Nie zmuszaj mnie. Jim, teraz policzę do trzech. Nie. Raz. Ty nic nie rozumiesz. Dwa. Słuchaj, nie rób tego. Trzy. Otwórz te pieprzone drzwi. Dobrze.
Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dziękuję, Jim. I tak, wiemy, co robimy. Błagam cię, proszę. Puść mnie. Przykro mi, ale po prostu nie możemy ryzykować. Chodź. Chcę stąd jak najszybciej wyjść. Jest taka jak ja. Bez sumienia. Jest. Oj, Deacon, jeszcze się dziwisz. Co ty, dopiłeś, czy co? To już nie jest ta Sara, którą znałeś wcześniej. O. No tak. Więc to prawda. A ja nie chciałam w to wierzyć. O czym ty mówisz? Boże, to jest moja wina. Ja chyba nie łapię, twoja wina. Była się domyślić, kiedy weszliśmy. Kiedyś uprawialiśmy dziki imbir, a tutaj była mahonia. Ale potem wszystko się zmieniło. Wszystko odcięli, odebrali mi cały dostęp. Boże, David cały czas mi mówił. Ciągle powtarzał, że coś jest nie tak. Okej. Jaki David? Powoli. David Gorman. Był stażystą w naszej placówce. Wiesz, co powiedziałam? Powiedziałam, że zajmujemy się medycyną i że mamy zaawansowany sprzęt i tak dalej, że w grę wchodzą miliardy dolarów i żeby zostawił to w spokoju. Ale on nie posłuchał. Włamał się do systemu, przebił przez firewalla, powiedział mi, że prowadzą tu jakiś... Nie wiem, jakiś tajny projekt, czy coś... tajny projekt, tylko zwolnij... Chciał być następnym Edwardem Snowdenem. Wiesz, chciał ujawnić te wszystkie informacje z laboratorium. David Gorman demaskuje Imperium zła i ratuje cały świat i takie tam gówna. A ja go nie posłuchałam, Deacon. Powiedziałam mu, że jest paranoikiem i spławiłam go. Musiał się tu jakoś włamać, a potem jakimś cudem zdobyć próbkę tego cholerstwa, które tutaj przygotowywali. Chwilę, pogubiłem się. Co masz na myśli? Sama poskładałam to do kupy jakiś czas później. Tej nocy, kiedy mnie dźgnięto, pojechałam do biura Cloverdale w Farewell i chciałam znaleźć Davida, ale jego już tam nie było. Nikt go nie widział od 2 tygodni. W tym czasie odbyło się to całe Green Expo w Portland. Pewnie chciał znaleźć jakiegoś reportera. Może już był zainfekowany, ale jeszcze o tym nie wiedział. O mój Boże. A dwa dni później wszyscy na konferencji byli już zarażeni, a potem powsiadali do samolotów i wrócili do swoich domów. Tydzień później 2,5 miliarda osób już nie żyło. Sara, to nie mogła być twoja wina. Znaczy się, nie mogłaś go zatrzymać. Jaki by miała być... To te badania! Moje badania były tego częścią! Deacon, ja byłam tego częścią! Oni mnie wykorzystali! Hej, a czekaj, poczekaj chwilę. Co tam? Te elektryczne płoty, mogę je jakoś wyłączyć? Przekaźniki prądu są w budynku przy szklarniach, a co? Dobra, tutaj jest naprawdę dużo żarcia i pomyślałem, że dam znać Buzerowi przez radio, no i Ricky też, w sumie całemu obozowi Lost Lake. Myślisz, że możesz to załadować? Tak, jasne. Dobra, to ja zaraz będę. Okej. Wyłącz elektryczne płoty w Cloverdale. No nie ma sprawy. Ja z zawodu jestem amatorskim elektrykiem, czyli jeżeli przeżyję, to mogę coś wykręcić. Czy co się... Jakieś tutaj zasilanie, czy co? Lecą kruki, a czy wrony? Atakował mnie, ale teraz. Aha. Więcej wron. Cholera. Czyli będę musiał uciekać, co? Że kurde. Atakują! A, spal gniazda. Dobra, tylko gdzie mi powiedz, gdzie jest gniazdo. Obserwują mnie, no nie będę wywalał tego. A tutaj mam. Kurde. Ja pierdolę. Jeszcze żyję, dranie. Jeszcze żyję. Łyp. Dobra, rzucaj. Masz! Łap! Bum!
To jest jedno gniazdo, tak? Ła! O kurde, ja zaraz tutaj zginę przez te małe kurcze kalalala. Okej. Okay. Udało się. Płońcie, wy małe sukienki. No, ale jeszcze jedno zostało. Trzeba znaleźć następne. Kurde, ile rzeczy. Wow! Atakują! Atakują! Ło ty kurde! Ty? No i co? Trzeba było posługiwać? Co tam? No, oni są bardzo... Te wrony są bardzo agresywne. No to kurde, zginą! No, kto kolejny? Dobra. O kurde! Ło ty kurde! Chyba starczy. Ja zacznę ginąć. Up. Tutaj was mam, dranie jedne. Płonie. Już myślę, że mnie atakują. Dranie są niby takie... Niby to tylko ptaki, ale jednak nie. Jednak to jest kurde zbyt duża siła dla mnie. I się trochę obawiam. Więc otwieraj te drzwi i spadajmy stąd. Cóż, fajnie by było się ich całkowicie tutaj pozbyć, ale jako, że rozwaliłem dwa gniazda, to powinny się tutaj już nie pojawiać. Przynajmniej na razie. Dobra, co ja też muszę zrobić? A, wyłączyć zasilanie, dobra. Dobra, spokojnie. To jest mój pierwszy raz. Żartowałem. Hehe. I urwane. Już więcej się nie włączy. No dobra. Załatwione, Sara. Możemy iść. A, Buzer, to Deacon. Zgłoś się. Obóz Last Lake, jest tam ktoś? Dick, to ty, bracie? Tak, Buzer, to ja. Hej, dobrze cię znów słyszeć, stary. Ciebie tak samo. Słuchaj, bo nie mam za bardzo czasu. A ta placówka badawcza, w której pracowała Sara, ta w pobliżu Żelaznego Stoku, w okolicach terenów wieczystych, wiesz, o której mówię, nie? Posłuchaj, tu jest żarcie. Mnóstwo żarcia, kukurydzy. Powiedz Ricky, powiedz Mike'owi, niech tu kogoś przyślą. To znalazłeś ją? Serio, znalazłeś Sarę? Tak, udało się. Bozeman, znalazłem ją. To... naprawdę zajebiście, Dick! To kiedy ją przywieziesz do Lost Lake? Nie wiem, to nie jest pora na takie rozmowy. Dick? Tak? To powiedz... że macie... uważać na siebie. Okej? Okay? Buzer. Buzer. Obóz Lost Lake, zgłoście się. Szlak by to. Lost Lake, zgłoście się. Ricky? Okej, dobra, słuchaj. Tak, to ja. Słuchaj, mam tu... A to dopiero niespodzianka. Żelazny Mike mówił, że już nie wrócisz. Posłuchaj, nie mam wiele czasu, bo wiesz, mam tu... Znalazłeś się? Tak, znalazłem. Ricky. Bardzo się cieszę, Dick. Miałeś rację, daliśmy radę. Dobrze, że ona też. Dick? Tak, dobra, słuchaj, bo jest taka farma, okej? Okay? Tu jest prąd, no i elektryczny płot. Elektryczny płot, okej. Okay. I jeśli tu wpadniecie, to spytaj Buzera. Sara tu kiedyś pracowała. W pobliżu Żelaznego Stoku. On będzie wiedział. Jak tu dotrzecie, znajdziecie jedzenie. Tu jest pełno jedzenia. No dobra. A co z nim? No, dobrze. Nie uwierzysz, kogo Żelazny Mike mianował szefem ochrony. Żartujesz? Wow, to świetnie. A możesz mu... Wiesz co, słuchaj, naprawdę muszę już lecieć. Wiesz co, czekaj chwilę, zaczekaj. To, co mówiłaś o zapalaniu świeczki, chyba miałaś rację. Wiem. Bez odbioru. Parik. St. John, tu Cory. Gdzie jesteś? Jeden z moich ludzi doniósł mi, że przejechałeś przez punkt kontrolny na przełęczy Tilsena. Tak, kapitanie. Na Żelaznym Stoku jest placówka badawcza i wygląda na to, że Sara, znaczy porucznik Whittaker, może tu znaleźć jakąś ważną część wyposażenia. A to było jedyne miejsce, gdzie mogła coś takiego dostać. Sara nie odpowiada. Pułkownik chce wiedzieć, dlaczego nie wróciliście. No już idziemy, no. Mu powiedzieć, że już wracamy. Pułkownik chce z tobą pogadać. O Boże. Oczywiście, z kim może inny pogadać? Ja tylko jestem najbardziej kompetentny. I Sara, oczywiście, że Sara. Reszta? Co to ma być? Ten cały Weaver? Chyba Piwer. I co, gadałeś z nim? Z Buzerem?
Tak. Tak, jasne. Powiedziałem mu, że u nas wszystko gra i że nie mam dużo czasu, bo chcę pokonać przełęcz jak najszybciej, zanim pogoda się zmieni. Co o tym myślisz? Sam nie wiem. To nie wygląda dobrze. Ale warto spróbować, dlatego lepiej ruszajmy. Czy to jedzenie nie pomarznie? Jakby spadł śnieg. Nie wiem, czy to jest dobre dla tego. Dla tej kukurydzy, która tutaj była. Było tak pięknie, zielona, tak le... popadało. Ale okej. Okay. Jest czysto! Aha, odcięci od świata, we dwoje. Sorry? Hej, chcesz wyjść i coś zjeść? Tak, za chwilkę. Wszystko, co mam, jest przemoknięte. Nie sądziłam, że się znów ogrzeje. No. Może chcesz coś zjeść, albo... Tak. Tak, dobra. Jasne. Boże, nawet nie jestem... No, ja też nie. Zimno ci? Chodź, chodź. Wszystko fajnie, ale pułkownik nas zabije. Chcieliśmy mu dać znać, a potem utknęliśmy w chacie. Odcięci od wszystkiego. Kurwa, zazdrosny? Kurwa, tak to się robi. Bum, bum, bum. No i jest. Nie mogliśmy ryzykować. Pewnie, że nie mogliśmy ryzykować. Dlatego się całujemy publicznie, żeby wszyscy nas gadali. Żeby się czepiali, że... ten... Kapral spoufala się z oficerem. Taki środkowy palec w waszą stronę, gnojki. Dawna znajomość. Przepis blokowana. Co to w ogóle jest? Bomba zdalna? Wow! Specjalne malowanie. Wow! Cytrynka. Malowanie. Dawna znajomość. To pasuje do tego, do naszego klimatu post-apo. Jakiś żółty kolorek. Nie. Kompletnie nie. Oho.
tu kapral St. John. Jak możesz całować naszą oficer? Ona była moja. Natychmiast. Aha, aha. No, co mamy do Izraela zapowiedziałeś? Miał miejsce wypadek. No to ruszam. Ta, wypadek. Poruczniku Whittaker, jesteś tam? Cholera, Sara, zgłoś się. Sara. No chyba nie aż taki wypadek, Spokojnie, stary, kup se amunicję, kup se to tamto. Ona jest twarda babka, przeżyje bez przesady, nie? Na pewno nie o nią chodzi. Może kurde, ten Kury się za bardzo na ten nastawiał na jakiś romans. Nie mam pieniędzy? Mam, to czemu? Aha, trzeci poziom zaufania, okej, jasne. Ja bym chciał już te magazynki mieć, ja tu mam takie fajne do tego mojego karabinu specjalnego, do tego mojego chicagowskiego rębaka też mam i do eksterminatora, czyli do Digla. Mam tutaj fajną. Ale ja bym, jak sobie ogarnę trzeci poziom, liczę, że uda mi się wbić, nie wiem kiedy, jestem na razie w połowie, chciałbym sobie tą PDW kupić, bo to jest dosyć dobra broń. Słabszy zasięg, słabsze obrażenia, ale celność, szybkostrzelność i penetracja i magazynek wzrastają, nie? Także fajnie, fajnie, elegancko. Jaki z boku. Nie, widzimy się wkrótce, ja wyjeżdżam. Skontaktuj się przez radio z Buzerem, okej. Okay. Wypal wszystkie gniazda w strefie lęgowej krzykaczy i mam tutaj jeszcze placówkę Nero. Okej, okay. Raz jeszcze odwiedź doktora Jimeneza, tak? Jimeneza, chyba tak, J-H-I, nieważne. Skontaktuj się gdzie ja w ogóle musiałbym jechać, żeby się skontaktować przez radio z Buzerem? O! Nie, cicho, Jacob, nie przeszkadzaj. Jacob, jesteś stary, bądź stary sam. Okej. Okay. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku z... Co powiedziałem? Do zobaczenia w tym odcinku? Nieważne. Także do zobaczenia następnego. No i siema.